Kolejne badanie nie mogło się doczekać naszego rozebrania. To już jest jakieś zboczenie. Naprawdę mamy wrażenie, że nikogo nie gorszymy tą serią. Ale miło rozebrać to badanie. To badanie już nie mogę się doczekać, bo ono... Co tutaj ruszasz? Mikrofonik. Bo ono w sposób jasny, bez wątpliwości rozwiewa i obala ten sposób odchudzania, który się nazywa jedz mniej, czyli licz kalorie i ruszaj się więcej. Już się nie mogę doczekać generalnie. Ja przetłumaczę, co to znaczy jedz mniej, ruszaj się więcej. Czyli jedz milion posiłków dziennie. Milion? Kup karnety do wszelkich siłowni dookoła twojego miejsca zamieszkania. Kup sobie nowe buty za 300 zł. Kup sobie nowe dresy. Kup i chodź tam codziennie po 3 godziny. Pracować nie musisz, nic nie musisz, byleby tak. Cały stój ćwiczyć. Przed garami, tak. Gotuj. A potem idź na siłownię, ciśnij 4 razy w tygodniu i wtedy ewentualnie schudniesz. No, tak to mniej więcej wygląda. I później się obudzimy w ciemnej piwnicy, ale przynajmniej wolniej, z nami, z braćmi rodzeń. Bo uwaga, rozbieramy badanie po to, żeby ułatwić tobie życie, a to badanko ułatwi życie. No to do roboty, zaczynamy, a to badanie... Nazywa się jak? Tytuł jest taki bardzo fajny. Low fat dietary pattern and weight change over 6-7 years. Czyli zalecenia niskotłuszczowe i wpływ diety niskotłuszczowej, niskokalorycznej też przy okazji się okazuje, na wagę w ciągu o 7 lat, a tak naprawdę 9 okaże się z tego badania. A jaki jest kontekst tego badania, czyli po co właściwie mądre głowy stwierdziły, żeby zrobić to badanie, ponieważ w latach 90. zaczęto się zastanawiać, coś jest nie tak z zaleceniami dietetycznymi, z zaleceniami wielkich organizacji, bo oto mamy taką sytuację. W Stanach Zjednoczonych, ale spokojnie możemy też podciągnąć tak, tą sytuację pod Polskę, bo oto mamy taką sytuację, że w tych latach za wszelką cenę każe się unikać tłuszczów zwierzęcych. Za wszelką cenę każe się ruszać po to, żeby schudnąć i przedłużyć sobie życie. Czyli ja uzupełnię to, bo do dzisiaj powtarzają niektórzy jak mantrę i też lekarze, dietetycy, trenerzy, to nie idźcie tą drogą, przyjdźcie do nas, mantrę, że żeby schudnąć, to wystarczy jeść mniejszą kaloryczność i ruszać się częściej, czyli zażynać się na siłowni i zajadać się malutkimi, częstymi posiłkami. I tak było w latach 90., gdzie przerwałem ci. Przerwałeś mi, bo chodzi o to, że naukowcy zaczęli się zastanawiać i drapać się po głowie i mówić tak. Słuchajcie, skoro tyle lat już stosujemy się do zaleceń, które miały zmniejszyć ryzyko chorób takich jak cukrzyca, nadciśnienie, otyłość przede wszystkim, a co za tym idzie właśnie cukrzyca, nadciśnienie, udary, zawały, te wszystkie rekomendacje miały... No, zapobiec pladze, która rozlewała się po świecie, zawałów, udarów, cukrzycy, przede wszystkim otyłości. Czyli tak. Ale okazało się, że po tylu latach dosyć takiego rygorystycznego trzymania się tych zaleceń, cukrzyca typu 2, otyłość, wręcz zaczęły narastać. No to jak to naukowcy nie dało im to spokoju i zadali sobie pytanie i trud, czy aby te zalecenia, które duże organizacje wydają na cały świat, są skuteczne? To prawda. I wręcz jeszcze w latach 90. wiele autorytetów, wiele osób, no my jakbyśmy żyli w latach 90., no to byśmy my, bo podważało aktualne rekomendacje. No bo wtedy wszyscy żyli właśnie w takim świecie. W takim świecie, że to jest proste. Wystarczy ruszać się częściej, jeść mniejszą kalorykę, ale w wielu małych posiłkach. I nagle no, wiele osób zaczęło mówić, no ale jak? Macie złe zalecenia? No to właśnie przez te zalecenia ludzie tyją. No tak, ale mówimy cały czas o tej słynnej piramidzie żywieniowej, bo to jakby ta piramida była głównym zaleceniem
jeżeli chodzi o sposób Tak. życia i żywienia. I to na niej zalecały się głównie towarzystwa dietetyczne, ale też towarzystwo kardiologiczne, czyli my lekarze i również dietetycy i wszystkie osoby, które miały gdzieś tam wpływ i chciały, żeby ich pacjenci chudli, opierały się na słynnej piramidzie żywieniowej i coś zaczęło nie grać. No a ta piramida, właściwie powiedzmy, co zalecała ta piramida i dalej zaleca. Oryginalna piramida żywieniowa, właśnie szukam teraz, to jest mistrzostwo, mistrzostwo. No generalnie od dołu, idąc od dołu, to są te rzeczy i te czynności, które powinno się robić jak najczęściej w ciągu dnia, w ciągu życia. Im wyżej, tym rzadziej powinniśmy stosować te zalecenia. Dokładnie. Na samym spodzie wtedy, czyli tak kazano się odżywiać społeczeństwu i uwierzcie nam, to społeczeństwo, wszyscy ludzie tak się odżywiali i nagle wszyscy zaczęli tyć. No tak, bo przemysł spożywczy dostosował się też do tej piramidy. Oczywiście, no jeżeli ktoś mówił, wszyscy, lekarze, trenerzy, ksiądz pewnie z ambony, pastor i politycy, mówili tak, podstawą zdrowego żywienia jest jeść od 6 do 11 posiłków dziennie złożonych, uwaga, z chleba, z płatków, z ryżu, z makaronu, ziemniaków, czyli wysokowęglowodanowych. Trzeba się po prostu obżerać węglowodanami. Później obżerać to był się... 88 rok. To jest ta pierwsza piramida. Tak, czy pierwsza była w 84? Tak czy inaczej lata 80. Później trzeba było jeść dużo warzyw, owoców, oczywiście. Tutaj przypominamy, że kiedyś kazano nam się też zalewać sokami owocowymi, które jak wiadomo samo spożywanie soków owocowych, nawet tych 100% takich bez konserwantów, powoduje zwiększenie powyżej 6 razy, 6 na dzień, na dobę, powoduje zwiększenie ryzyka wystąpienia cukrzycy o około 60%. Wiadomo dlaczego, fruktoza, uszkodzenie wątroby, insulinooporność. Dobra, ale idźmy dalej, bo te piramidy z biegiem lat, one były modyfikowane. I ta najnowsza piramida w Polsce, chociażby, jakbyś mógł zobacz, kliknąć, wygląda następująco. Załączymy też ją w opisie, zresztą przypominamy, że wszystkie badania i wszystkie rzeczy, o których tu mówimy, macie w opisie, wystarczy, że klikniecie. No i ta piramida na samym dole ma aktywność fizyczną. Proszę, tu mamusia trzymająca córkę za rękę, czyli generalnie z psem na spacerze, pan, który jeździ na nartach, zobacz, pływa, jeździ na rowerze, chodzi po schodach. Tak, i oczywiście nie da się podważyć aktywności fizycznej jako takiej, jako jeden z elementów przedłużenia sobie życia. Tak, ale trochę to się wszystko wywróciło do góry nogami, ponieważ przyszła taka moda na bieganie, na siłownię, na te wszystkie takie naprawdę intensywne ćwiczenia, które nie zawsze przynoszą przyjemność, ale wbiło się nam do głowy, że musimy po prostu ostro jechać z koksem po to, żeby przedłużyć sobie życie, co wiemy już, że nie jest to dobre i nie jest to prawdą, ponieważ badania naukowe udowodniły, że nie da się wybiegać, nie da się wytrenować i wydźwigać ciężarami długości I życia. I teraz idziemy dalej. Strona dietetycy.org.pl, piramida żywieniowa, która mówi, że piramida, musisz wiedzieć to, co to jest piramida, kto jest twórcą, to jest Instytut Żywienia i Żywności, ale oni kopiują to z amerykańskiego i z brytyjskiego. Na czym polega? Zasady, tylko chcę to przeczytać. Zasady, czyli oni każą nam po prostu robić to i to będziemy na 100% zdrowi. No to teraz w kontekście do tego artykułu, którego zaraz rozbierzemy, jest napisane. No, codzienna aktywność fizyczna to jest oczywiście, my wam mówimy, nic nie musicie, po prostu czerpcie przyjemność z tego, co robicie. Macie aktywność fizyczna jest nie po to, żeby chudnąć, tylko po to, żeby pięknie żyć świadomie. I proszę bardzo, ogólnie rekomenduję 4-5 posiłków w regularnych odstępach. Podstawą mają być warzywa, owoce, tak będzie w tym badaniu, bo też tak kazali się żywić. Produkty zbożowe oczywiście na wyższym szczeblu, czyli rekomenduję spożywanie ziaren, no najlepiej... Czyli najczęściej jeść warzywa, owoce i ziarna. Tak. Ograniczać tłuszcze. W ogóle tłuszcze są na samym szczycie, czyli najlepiej nie jeść tłuszczu. I teraz tak, w tym kontekście idziemy do badania, bo to badanie miało udowodnić właśnie... Tak, no bo tak jak na początku powiedziałem, coś okazuje się idzie nie tak. Zalecenia, czyli piramida żywieniowa, na której opierają się największe towarzystwa lekarskie i dietetyczne, które mają wpływ bezpośrednio na żywienie pacjentów, rekomendowały ściśle i dalej rekomendują ten styl życia i jedzenia,
ale nie ma to żadnego efektu w spadku chorób, którym miało to żywienie zapobiec. I powstało w 2000 którym roku? Badanie opublikowane w 2006, ale ono zbierało dane z 9 lat, czyli właśnie z 9. Mamy dane z 9, rozumiem. Jest zatytułowane 7, ale jeszcze później po tym badaniu obserwowano. Co ważne, to badanie było chyba jednym z największych na świecie badań dietetycznych i co bardzo ważne, jest to badanie randomizowane, czyli bardzo wiarygodne. I to badanie miało za zadanie wyjaśnić, czy te rekomendacje mają rzeczywiście pozytywny wpływ na utratę masy ciała, a co za tym idzie na zmniejszenie ryzyka chorób metabolicznych i chorób nowotworowych. No to co? Lećmy ze szczegółami, bo szczegóły są takie i są one ważne, że w tym badaniu wzięło udział 50 tysięcy kobiet. Potężna grupa. Potężna grupa kobiet w wieku pomenopauzalnym. Jeszcze dodam, że było to największe, najdroższe badanie i można powiedzieć najambitniejsze badanie trwające 7 lat. No to kontekst oczywiście badania. Zauważają, że jest epidemia otyłości, że mimo rekomendacji właśnie takich jak jedz często ziarna, jedz chleb, jedz makaron, jedz ziemniaki, jedz warzywa. Generalnie jedz. W regularnych odstępach często najlepiej 5, a najlepiej w niektórych głowach pewnie pojawia się myśl milion razy dziennie i ci, co to produkują, zacierają ręce, czyli chciano sprawdzić, no bo czy faktycznie te zalecenia nie robią więcej krzywdy. No i podzielono te kobiety na dwie grupy. No i ta grupa tak zwana interwencyjna, czyli tą grupę 30 tysięcy 29,294 kobiety, które stanowiły 60% z całej grupy, włożono w low fat, czyli niski tłuszcz, miały ograniczać tłuszcz, czyli dokładnie tak jak z piramidy żywieniowej, którą jest aktualna teraz i miały, obniżać kaloryczność i jeść w regularnych odstępach najczęściej warzywa i właśnie pełne ziarna. Tak, i ta grupa kobiet wzięła udział w 18 sesjach edukacyjnych. Potem dostała każda z nich takie informacje spersonalizowane i wręczono im te ogólnoświatowe, można powiedzieć, znaczy one akurat dostały te amerykańskie zalecenia, jak należy się odżywać zgodnie z zaleceniami towarzystw dietetycznych. Czyli słuchaj, to jest tak, czyli na dzisiaj by dostały zdjęcie piramidy żywieniowej i powiedziano by im, jedźcie zgodnie z tym obrazkiem. Tak, czyli no w praktyce wyglądało to tak, że ograniczono u nich spożycie tłuszczu, który jest na samym szczycie piramidy, więc nie należy go nadużywać, a najlepiej w ogóle tego zwierzęcego nie jeść. O 20% obniżono im ilość kalorii, a zgodnie z zaleceniami zwiększono ilość spożywanych owoców i warzyw do 5 porcji dziennie i zbóż do 6 porcji dziennie. Również zmotywowano je do regularnej aktywności fizycznej, czyli totalnie zgodnie z zaleceniami amerykańskiego towarzystwa dietetycznego. Ale widzisz, jak ja to słyszę, ja po prostu nie mogę. No to ja walczę ze sobą, bo jak słyszę 6 porcji czegokolwiek, niech to będą nawet warzywa, które jednak zawierają węglowodany. Też zależy, jakie warzywo, tak? Ale też pełne ziarna, no to wychodzi na to, że dostajesz człowieka, który nie robi nic innego, tylko je. Mhm. I to jest ubrane pod przykrywką dbania o twoje zdrowie. Tak, no ale okej, załóżmy, że na początku te rekomendacje powstały no, z dobroci serca, z chęci ratowania świata przed plagą otyłości, cukrzycy i chorób serca. No i wiesz, Szacunek, że przeprowadzili takie badanie, bo oni chcieli tak... Ale patrzcie, no, ja to rozumiem, no próbuje się pewną rzecz. Nie do końca wiadomo, czy ta metoda działa, czy nie. Więc naukowcy zbierają się do tak zwanej kupy, żeby sprawdzić i udowodnić, czy to działa i czy rzeczywiście należy dalej to rekomendować. Mhm. I lećmy dalej z tym badaniem, no bo przecież no tak, rozbieramy to badanie na części pierwsze.
średnia waga badanych kobiet na Ale bo początku. nie skończyliśmy się izolować, bo ty mówisz, że okej, szacunek, że próbowali udowodnić, czy to działa, bo była kłótnia, więc skonstruowano jedne z największych badań dietetycznych, które miało powiedzieć, tak, trzymajmy się tych rekomendacji, albo nie, coś jest nie tak, to nie działa. No i to było badanie, które trwało 7,5 roku. Dokładnie nie powtarzając się, no i cały czas opisujemy. Były dwie grupy, no i po prostu mierzono między innymi obwód brzucha, między innymi skład ciała, między innymi spadek masy ciała i tak dalej, i tak dalej. No i co było, to już czas na wnioski? Myślę, że, no że tak. powoli tak, no tak, bo... powoli czas na wnioski, bo tu mamy metody, o których ty mówiłeś, nie? No metody oczywiście, to co ty mówisz, że dostawały instrukcje i tak dalej, bla, 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 skracając to, dokładnie, tak, edukacja, bo ta grupa kontrolna kobiet, ona miała nie zmieniać nic w swoim życiu generalnie, czyli jeść tak jak do tej pory, dokładnie, czyli jeść tak jak do tej pory, A, no bo... Czyli patrzcie, mamy grupę osób, którym zależy na tym, żeby schudnąć i żyć dłużej, tak można obrazowo dokładnie. Powiedzieć, i mamy grupę kobiet, które właściwie... Można powiedzieć, są grupą kobiet, którym nie zalecano nic, czyli macie sobie żyć tak, jak żyłyście, nie zależy wam na schudnięciu, nie zależy wam też na przedłużeniu sobie życia. O, taka załóżmy grupa kontrolna. I co się okazało, te kobiety, które rzeczywiście wprowadzono w ten intensywny cykl, który miał na celu zmniejszyć ryzyko masy ciała, rzeczywiście efekty na początku przez pierwszy rok były. Tak. Czyli te kobiety, które miały zalecenie ruszaj się więcej, jadaj mniej, czyli masz ograniczoną kalorykę, mniej tłuszczu i też uczestniczyły w zajęciach częściej niż tamte z grupy kontrolnej. Oczywiście zaczęło się coś dziać. Wykresu schudły przez pierwszy rok o 1,8 kg chyba zdaje się. No tak? Tak, ale można by powiedzieć tak, świetnie, no ta grupa kontrolna nie chudła, więc wydawałoby się i na tym też opiera się wiele osób, które dalej zaleca ograniczenie kalorii i aktywność fizyczną, że efekty przychodzą. Oczywiście tak, efekty w większości kobiet przyszły po pierwszym roku, ale wiele badań nie badało długoterminowego wpływu tej metody na organizm ludzki i w konsekwencji na masę ciała, a co za tym idzie na czynniki ryzyka chorób serca. Zwracam uwagę, wykres, świetne wykresy 2, tabela 2, tu są tabele, jak fluktuowała, mój ulubiony wyraz, waga ciała i faktycznie. Osoba, grupa interwencyjna po pierwszym roku taki gwałtowny spadek do ponad 2 kilo, czyli średnia schudły. No ale idziemy dalej, kolejne lata, grupa ta, która nic nie robiła, po prostu trzyma się na konstans, na stałym poziomie, a tu nagle, proszę bardzo, po roku już wiemy, co się stało, zwolnił metabolizm i kaloryka ta sama już spowodowała, że zaczyna człowiek po pierwsze odczuwać potężny głód, bo grelina skacze pod sufit, to jest prawda, no plus zaczynasz po prostu tyć. Czyli wpadasz w błędne koło. Dokładnie. Zaczynasz chudnąć, owszem, metabolizm zwalnia, zwiększa się apetyt, wpadasz w to błędne koło, więcej jesz, bo częściej cię chce jeść i zaczynasz tyć i efekt końcowy po 7,5 roku jest taki, że wszystkie kobiety praktycznie wróciły do wagi, do masy ciała początkowej, czyli reasumując, badanie to skończyło się niepowodzeniem. Oczywiście. Czyli udowodniono, że długoterminowe korzyści są zero. Zero. Czyli takie postępowanie nie ma jak najmniejszego sensu, a co za tym idzie, nie można rekomendować, nie powinno się rekomendować ograniczenia kalorii ze względu na to, że układ hormonalny zostaje rozregulowany, czyli to nie twoja wina, że po takim zabiegu czy takim leczeniu pudełkowo-kalorycznym zaczynasz wracać do masy ciała. To nie twoja wina, to wina tego, że takim postępowaniem został zwolniony twój metabolizm i zaczynasz odczuwać poprzez wzrost greliny większy apetyt na jedzenie. Zdecydowanie. Świetne badanie, ale teraz przejdźmy do tych naszych... A to było badanie skonstruowane przez... To był Narodowy Instytut... Jak się nazywała ta... To był... Zdrowia. Tak? Już Narodowy mówię. Instytut Zdrowia. Tak, Kobiecej Inicjatywy Odmiany Żywienia.
Okej. Dobrze, no wnioski mamy przytoczone i chcesz jeszcze o konflikcie interesów powiedzieć? Dokładnie, ale skoro to tutaj nie ma żadnego konfliktu, No mi nie, no się bo wydaje. to nie ma konfliktu, ponieważ to było finansowane, to było bardzo drogie badanie, jakby to było państwowe, tak? Women's Health Initiative Dietary Modification Trials. Więc no ja uważam, że już chyba wszystko tutaj w tym badaniu Okej, dajcie znać, powiedzieliśmy. czy nie zgorszyliśmy was rozbiorem tego badania, czy nie rozebraliśmy tego badania za bardzo. My się szykujemy do rozebrania kolejnego badania odnośnie, myślę, operacji bariatrycznej i odwracania. To jest niesamowite A. badanie. Zresztą myślę, że będzie na YouTubie, więc możecie sobie kliknąć tutaj na dole. Tak, komentujcie koniecznie. Prosimy was o komentarze. Komentujcie, piszcie, co macie w ochocie, ale też kliknijcie, zasubskrybuj kanał, bo zaczyna to wszystko przybierać bardzo regularne kształty. I co tydzień będzie przynajmniej kilka filmów. Chociażby badania naukowe, chociażby krótkie scenki i chociażby dotyczące zdrowego niejedzenia. Także zachęcamy, zostańcie z nami. Klik.